Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy trzecią erę. Look at me crazy. Girl, me crazy. Dobra, to jest szalone to co robimy. Nie was, nie chcę was. Dobra, zanim mi się zrekrutuje, to w ogóle nie. Matko. Nie, chcę tej rzeźni, chcę rozbudować mury. Tutaj oblegamy sobie Gundabad. Mówię, jak przyjdziemy, zajmiemy Gundabad. Będą mieli gdzieś tyle. Bo na razie to oni są za mocni, żeby się z nimi tak bić. Kolejna tura. Za 10 tur możemy się bawić, nie? No. Miałem coś powiedzieć, nie? Zapomniałem. Dobra. Słuchajcie, z tego co wiem, to nie idzie wygrać kampanii, jak mamy jedną frakcję dobra. Ale na razie jeszcze mamy raz, dwa, cztery frakcje dobre, które mogą walczyć. Dwie frakcje elfów. Nie liczę wysokich elfów. Zaraz im tam pójdę z pomocą, co prawda, z odsieczem i tak dalej. No ale niestety. Liczę jedynie tak. Dale. My. Elfy te pod nami, te zielonkawe. I elfy z Lorien. Zablokuj port. O, żebym ja miał w ogóle port swój. Ale w sumie tamtam nie byłoby takie złe osady tamtą zabrać. Zabrać. Byśmy mieli tą osadę, byłoby spoko, ale nie mamy. No nie. Cofaj. No, pędzikiem. Do tyłu. No nigdy ja chyba tego nie buduję. Nieważne, co mi się tam rozbudowało. Jakoś osada. To byłem pewny. Wy? Nie, wy nie. No i idą dwoma dużymi armiami. Hakerzy jeba. No. Zapewne dojdą zaraz. Ale w sumie to nie mają tyle oddziałów aż. Więc jest szansa. Na to, żebyśmy przetrwali, nie? Gdzie mi się rozbudowuje? Pokaż mi. Było. Tu, no proszę, świetnie. Dobra, nam się rozbudowała jedna osada. Ile tam jest? O, trzech już mniej jest. Ale co turę będzie mniej ich. Rekrutacja, pach, pach. I nie mamy pieniążków. Zajebiście. Matko, dobra. Tą armią na razie defamy, no bo oni zaraz nam wyskoczyć mogą. A w sumie to wiesz co? Gęcio, chodź tutaj. O nie, za daleko polec. Na granicy, patrzcie, stoi w wodzie. Patrz, że się nie utopił, nie? Zaraz mi go zaatakują, nie? Nie. Zastanawiam się, czy nie oddać tego miasta. Tego miasta. Dom publiczny, pracownia garbarska. To mi się nie przyda, absolutnie. Dobra. Czekamy, co są Arnoru. No, jak dla mnie Arnor nie żyje. Ale może się mylę, nie? W ogóle jestem nierozważnym człowiekiem. Dal, miasto. Z daleka przyszli. I przegrali. Ha, ha, ha. Mordor wpadł. Cztery armie. Kopsesa. Dobra. Wolne ludy z Eriadoru. Do mnie przyszły. Próbuję mnie przekupić. Nie, sojusz legenda mapy. Spoko. We cannot thank you enough for an honor. Thank you. Farewell. Thank you. O, mają jednak jakieś prowincje. Pewnie zaraz będzie. Ej, przyjdziesz mi na pomoc. Weź tam dwie armię, no. A ja im powiem, no idę, tylko najpierw muszę się przedrzeć przez zło. A tak naprawdę to jest słabo. To bardzo słabo. Bo ja tą jedną armią, którą zaraz podbijam Gundabad, co zostało jeszcze 8 tur. No to jestem w stanie powiedzieć, że spoko. Zostało jeszcze 8 tur, zaraz podbijemy tą armią. Gundabad, będą kolejne pieniążki, idziemy dalej. Ja się nie mogę przedzierać, absolutnie. Ale nie mogę być w dwóch miejscach naraz. Wygra skojki skradzione. Chcę zobaczyć waszą legendę mapy. To jesteście wy, tak? Czy już nie? Aha, oblężenie. To wszystko?
Dobra, tu jeszcze jest wolny ludzi z Riadoru. Ale oni dostają, to jest masakra, nie? Ej, nadal tyle samo macie? 58 punktów to jest kultura nasza, więc... Jesteśmy najlepsi. My tutaj będziemy się rozbudowywać. W ogóle, w którym to miejscu było? Tutaj, nie? No, tutaj jeszcze 4 tury. No. Jakiego grzyba aż tyle. Flota Dale, świetnie. Idą do nas? Idą, ale będziemy przed nimi. Haha. Mamy 11 dobrych oddziałów. Tylko że to, jak oni pójdą tutaj, to znaczy, tutaj mamy przerąbane. O lol, no nie. Dobra. To będzie słabe, jak oni mnie zaatakują, to odstępuję do oblężenia i mam ich wszystkich głęboko. Ne, znowu zapomniałem tego giniesia wziąć. Nieważne, dobra, jak oni mnie zaatakują tamto osadę, tą w górach, to ja wpadnę im, zajmę ze 3 ich ważne osady. No, tak myślę, za jednym zamachem. Nie, na pewno pójdę tam na dół, zajmę, splądruję oczywiście. No i albo wyeksterminuję ludzi, żeby mi szybciej... no, kultura krasnoludów weszła. Potem wejdę drugą armią, potem trzecią, czwartą, piątą, ale najpierw nie mam, nie? Jakbym miał chociaż 2 armie, którymi mógłbym atakować, to bym poszedł jedna północ, druga południe. Ta idzie w tą stronę, dobra, spalona ziemia, lecimy dalej. Po prostu odciąć ich od jakichkolwiek zapasów, nie? Ostawić jeden oddział, lecimy dalej, bijemy się, wygrywamy, niszczymy mu wielką armię. I on ma to gdzieś. Riader upadł, no. Szczerze mówiąc, to jakoś mnie tak... Takie sobie te relacje. O, teraz dużo stracili. Jeszcze 7 tur. Raport rekrutacji, kolejki skradzione. Raport końca tury, frakcja zniszczona, wolne ludy z Eriadoru. Zło wygrało. O, gdzie się podzieli przeciwnicy? Gdzieś w lasach, tutaj? No. Fuck, idą tam. Ach, bardzo źle, bo tam są w sumie kopalnie. Dobra. Możemy tutaj naprawdę wlekać w Bazar Doom. Odpuszczamy sobie na razie rozbudowę tego. I zaraz będą nas atakować, ale Gundabadon znowu nie chcą odpuścić szturmu, bo już stracili dość sporo. 6 tur to w sumie też nie tak dużo. Za 6 tur będziemy mogli się rozbudować dalej. A tutaj jest gdzieś jakieś zejście, czy jakbyśmy zaatakowali Metersburg, to czy byśmy wtedy... No i on tych orków, trolla jest, nie, przepraszam. Gdybyśmy tutaj poszli, tutaj nie ma żadnego przejścia, to w sumie nie jest takie głupie. Tu jest ich duża osada, ale poszlibyśmy tutaj. Sprawdźmy, tutaj nikogo nie ma. Przekup. Już ofertę. Lewo rzucone. Brzy dalej. Dobra. Co? A nie, myślałem, że to są jednostki innej frakcji oczywiście. 7500, dobra. Dam im to... Co by im to dało? Nic by im to nie dało. Nieważne. Powiem szczerze, że dam im to chyba dojść. Wtedy dopiero wyjdziemy z tej osady. Albo zajmiemy Gundabad i wtedy zaatakujemy... Nie tą armią, tą armią. Pójdziemy na południe i zaatakujemy przeciwnika. W sumie to teraz nawet... armia. Tak, o to mi chodziło. I tak. Tamte 2 oddziały wystarczą. Lecimy teraz do... Tutaj zostawimy ten jeden oddział, żeby pilnował porządku i lecimy, zajmiemy to. Wtedy oni na przykład wpadną całą armią, żeby odbić to miasteczko, a ja im powiem spierdalać. W zamian za to, że zajęli mi ich pobratyńcy, czyli orkowie z Gunglisty, z Gundabad, zajęli mi inną osadę, która jest prawda bardziej droższa mojemu sercu. No cóż, nieważne. Dale, mam wrażenie, próbowało mnie przekupić. Moją osadę. Czuję się strasznie.
Nawet sprzymierzeńcy mnie oszukują. Dobra, nieważne, mordo, to już tak się rozrósł, że... Tak naprawdę, no najpierw i tak nie będziemy kampanii całej jechać. Na pewno chcę zniszczyć orków z Gundabad i ewentualnie z Gorunglist, chociaż ja będę musiał połowę mapy podbić, żeby ich zniszczyć, bo oni podbiją połowę mapy razem. O, matko. Dobra, nie wiem, zobaczymy jak będzie kampania mi się podobać, bo jak to już się będzie robić nudne takie, to może zapiszę po prostu gdzieś tego save'a sobie schowam. Dobra, oni obydwie armie tam idą. Więc w sumie jakbyśmy wyszli i wypowiedzieli im bitwę. Rekrutacja zakończona, kolejki skradziona, a jak to jest raport końca tury? Nie tak źle. Dobra. Idziemy może tymi wszystkimi. Zaatakujemy jedną armię, rozbijemy ich. Jak on mnie zaatakuje, to go wyśmieje, nie? No to nieważne. I tak go zaraz wyśmieje, to w sumie to nie ma znaczenia. Czy teraz, czy później go wyśmieje, i tak go wyśmieje. Dobra, robimy tą ostrą jazdę. Staniemy tu. Kurwa. A on tak jedno marłem na str... O lol, chłopie, giniesz. Za przeproszeniem, ale giniesz. Nie, ja chcę tą armię dowodzić. Ale nie, niech lepiej ją dowodzi, bo... Czemu 150? Czekajcie. Cała armia miała pójść. Ja... Teraz bijemy się. No. Teraz można się bić. Każ przyjąć. Dobra, bijemy się. Każę przejąć im, chociaż wolałbym tamtą zaatakować, bo wtedy miałbym, wiecie, możliwość jakiejś w ogóle jakiegokolwiek ataku. Teraz nasz Glini może dostać w pierdziel. A jak ich pokonamy, bo to jest pewne, że ich pokonamy. Niemożliwe, że mamy przewagę i byśmy przegrali. No chyba, że komputer robił dowodzenie nad moją armią, ale raz już tak miałem, że komputerowi nie dałem odjąć. Rozpoczynamy rozmieszczenie, rozpoczęcie walki. Ale już tak miałem raz, że nie dałem im jednak rozpocząć. Oni są za mną w sumie, to... A tak. Oni na mnie idą, noby. Ale ich jest za dużo trochę. Wycofamy się. Albo w tym kierunku, wiecie co? Pójdziemy i tak. Mam nadzieję, że będziecie szybko się uwijać tutaj. Harcownicy, miotacze toporów. Agresywna! Co za pajac? Nie wierzę w nich, nieważne. Ich zaatakowaliśmy, a przeciwnicy za nami biegną. Wiedzą, co się szykuje. Zwiększymy sobie prędkość. Ej, oni idą chyba. Nie biegną. No, w marszu. Jeman, szmaty, no nie wierzę w nich. Bijcie się. Dobra. Sam chciałeś się bić. Jednym oddziałem. Oj, nie pauza. Posiłki, ale ja w dupie mam te posiłki, jak oni mi nie pomagają. Na nich, atakować ich. Teraz tych. Chyba są lekko wzburzeni. Nieważne, moje posiłki mają postawę agresywną, ale oczywiście sobie idą. Nie będą biec. Bo po co? Szarżujemy na nich. Nie będę tutaj. W sumie to jakoś tam im krzywdy nie wyrządziliśmy, prawdę mówiąc. W sumie to są te oddziały bardzo słabe. Nasze podstawowe. Dobra, skoro oni chcą się bić z tamtymi przeciwnikami, no to...
Ja nie widzę absolutnie problemu, nie? Gdzie atakują tych, gdzie atakują tych, a gdzie dowódco? Gdzie jesteś? Jesteś w tej grupie, okej. Oksy. Dobra, ci się tam będą tłuc. W sumie dość dobrze. Bo my wyrżniemy dwa oddziały w ten sposób. I jeszcze im przyjdziemy na pomoc. No, 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 bijcie się tam nasi. Biegiem oczywiście. Okrążamy i... Wstępuje równowaga sił. Zaraz ci dam. Zaraz ci dam równowagę, ty gówniarzy, ty. Penerzy chulierny, ty. Dobra, dostają zaraz. Spierdziel, wejdziemy im pięknie na plecy. Teraz. Nasz dowódca co sobie robi? Ups. Przeciwnicy się wycofują. A wiesz co ja robię z przeciwnikami, którzy się wycofują? Miażdżę oddział sojusznika. Porażka jest pewna. Tylko geniusz mógł wygrać tę bitwę. To jest oczywiste. No nieważne. O, my was zaatakowaliśmy. Ze wszystkich stron. O nie! O nie! I do mnie zaj się dupy. Zgnieść ich, proszę. A wy przyjmijcie tą... No. Kurde, nie możecie ich szybciej wybijać? Serio? O nie, no nasi sobie dają się z nimi świetnie radę. O, ops, lub nie. Co nasze... Ciekawe w ogóle w kogo nasz sprzymierzeniec atakuje. W sensie oddziałami dystansowymi. Wy się tymi zajmijcie. Albo wszyscy bić w nich. Oprócz was, wy tam. No dobra. W takim razie biegiem z tej strony, biegiem tam. Wy się bijcie z tymi, bo chcą dostać w pierdziel. I tak macie większą obronę i większe obrażenia, więc myślę, że nie powinien być problem. Na razie procent poległych sprzymierzeńców 12. O, załamani są. Dobra. Bijemy w tamtych. Świetnie, przeciwnicy dostają. On strasznie wyszkolił takie jednostki. Jakby to powiedzieć. Tutaj biegiem na nich. Tam widzę, że troszeczkę może być problemu z nimi. Atakować ich, nie odpuszczać. Tych, tych. Co to jest za oddział? Zatapujcie sobie tych. Zatapujcie tych od dupy. Ale wyrżnęliśmy ich ładnie. Nasz sojusznik w końcu zagrał jakoś normalnie, myślę. Przyspieszymy sobie tempo. 50% przeciwników padło w tej chwili, a... A my nadal żyjemy, ha. Co tu się dzieje w ogóle? A, mam w sumie dużo... O nie! Szybko. My nam chcieli oddział rozwalić. Sojusznika w sumie. Dobra. Kontynuacja. Myślę, że wiedzą, wiecie o co chodzi. Wyrzuć ich. Sam były podstawowe jednostki orków. Ja myślę, że to jest... Nie, byłoby niemożliwe, żeby przeciwnik mógł wygrać. Nieważne. 69% w ogóle jak to wygląda. Wiem, że będzie wam ciężko w ogóle ich dogonić, ale... Dobra. Nic nie zrobimy, wyjść z bitwy. No jak dla mnie to świetnie, no. Stracić 200-300 żołnierzy. Nawet nie. To jest 200... Nawet 250 nie straciliśmy.
Czasy przeciwnik 1700. To jest różnica. Jedna armia rozbita. W następnej turze się połączymy i zaatakujemy już przeciwnika armią numer 2. Już jedną, znaczy jedną dużą. I wtedy będziemy mogli naprawdę nieźle pokazać przeciwnikowi nasz pazur. Stracić przeciwników, wszystkich przeciwników, przeciwnikowi. Ratatata, kurna. O, tylko że on mi się tam nie rzucił przypadkiem na tą. Bym się zdenerwował, bym go oblegał. Dobra, to już wszystko, co mogliśmy, więc następna tura, poproszę. Dale znowu próbuje mi przekupić. Karasant. Przykro mi. Nie da się. Kolejną prowincję chcesz mi przekupić, no sorry, ale... To jest kultura krasnorodów. A. Oni nie pozwolą na takie rzeczy. Tam jeszcze Mordor się gdzieś tam będzie czepiał, Isengard, myślę też, dziś ludzie Dunland, orkowie z grumblistych. No wszystkie te frakcje, one są na swój sposób słabe. W sensie na swój, one są tylko dobre pod względem spam, spam, spam. Oni wszyscy spamią. I tak to wygląda, oni tak spamią, że cholera. Wszystkie frakcje przeciwników spamią. No to jest troszkę głupio zrobione jednak w Medievale, mi się to nie podoba strasznie. Gdzie to? A, dobrze, sami zostaliście. Atakujemy go. Atakujemy nocą. Chciałbym zaatakować...